Cześć, oprócz swojego programu, jak możesz zobaczyć na planszy, prowadzę swoje wykłady motywacyjne. Jeżeli chciałbyś zmotywować swoich pracowników, to zapraszam do zapoznania się z ofertą na stronie 20wykładów.pl. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, nareszcie. Cudownie Cię widzieć. To jest piękne spotkanie, ponieważ ja z Kubą zazwyczaj widujemy się na lotniskach, ponieważ bardzo dużo podróżujemy, więc tam powinniśmy mieć jakieś miejsce spotkań, taki stoliczek, kawusia i rozmawiać. Moi drodzy, jeżeli ktoś by Kuby nie znał, ale w mojej publiczności raczej Kubę będziecie znali, to pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa. Twórca Akademii Trenerów Mentalnych, wykładowca MBA, przedsiębiorca, podróżnik, trener mentalny. Jakkolwiek to brzmi. Przede wszystkim człowiek, który lubi żyć, lubi podróżować i przekazywać swoją wiedzę innym. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek właśnie na tym będzie polegał. No właśnie, trener mentalny. Czym jest trening mentalny? Ciągle jeszcze czuję, że jest miejsce i czas na to, żeby odczarowywać tą frazę trener mentalny, bo myślę, że niektórzy mogli oglądać taki serial Mentalista. Ja nawet miałem taką ksywkę od Krzysztofa Ignaczaka, igły, popularnego libero naszej kadry narodowej, który zresztą był u Ciebie, Który kiedyś w szatni przy kamerach nazwał mnie mentalista za 2300. I ten mentalista dla wielu brzmi, że jestem, nie wiem, jakimś człowiekiem może ze zdolnościami paranormalnymi, który za pomocą rąk wyczuwa, co czujesz, kim jesteś i potem może, nie wiem, oddechem Cię leczy, ale to naprawdę nic z tych rzeczy i ciągle jeszcze czuję taką pracę u podstaw, którą należy wykonywać, że trening mentalny to oparte na nauce metody, żeby pomagać ludziom, ja się specjalizuję akurat w sportowcach takiego wysokiego szczebla, osiągać rezultaty. Nie bez powodu ci sportowcy się pojawili. Pochwal się, jakby ktoś nie wiedział. No tak, takim chyba najbardziej, powiedziałbym, znaczącym krokiem w mojej karierze z jakiegoś tam niskiego piętra na trochę wyższe było zdobycie Mistrzostwa Świata w siatkówkę w 2014 roku, bo dość nietypowo ja byłem członkiem sztabu szkoleniowego u Stefana Antigi w polskich siatkarzach. Zazwyczaj jest tak, że jeśli przychodzi psycholog sportu do jakiejś kadry albo jakiś coach czy trener, to oni są tylko wynajęci na godzinę, dwie, trzy dni, siedem dni i potem są jakby odsuwani od projektu. Tu Stefan Antiga podjął taką decyzję, chyba po raz pierwszy w polskim sporcie zespołowym. Ty, Kuba, będziesz jednym z trenerów, będziesz oficjalnie w sztabie szkoleniowym. I ja faktycznie z tym zespołem spędziłem parę miesięcy. No i efekty tej pracy, mam nadzieję, że było widać po tym złotym medalu. Było widać i czuć poprzez bicie brawa i pewnie na gardłach, jak krzyczeliśmy. Tak. Dziękujemy. Kuba, jak sądzisz, skąd wzięło się to, że w dzisiejszych czasach ludzie potrzebują mówców motywacyjnych, trenerów mentalnych, tudzież coachów? Myślę, że nie wszyscy oczywiście. Jest wiele takich osób, które mają silną potrzebę decydowania o swoim życiu po swojemu, nawet jeśli gdzieś tam podświadomie czują, że pewne rzeczy robią inaczej niż inni, a być może nawet ponoszą jakieś porażki komunikacyjne, na przykład w związku. Jest parę takich osób, które pewnie bliżej będą wspierały taki odłam Facebooka pod tytułem zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, ale myślę, że jest coraz więcej osób, ja to mocno w firmie odczuwam, które nie tylko na zakrętach życiowych, wbrew pozorom, nie tylko na zakrętach życiowych, ale też w takich normalnych sytuacjach, kiedy jest jakiś biznes i ten biznes idzie, jest jakaś rodzina i ta rodzina jest szczęśliwa, szukają jakiejś inspiracji albo mają jakiś taki moment, kiedy szukają właśnie nowego pomysłu na siebie, zaczynają przychodzić. I też myślę sobie, że to może mieć coś wspólnego ze zmianami społecznymi, które obserwujemy, z tym, że zamieniliśmy tak naprawdę relacje ludzkie na emotikony, że coraz częściej zamiast kochać ludzi i używać przedmiotów, robimy zupełnie na odwrót, że mamy kryzys takich bliskich relacji, boimy się wchodzić z otwartością, z intymnością w relacje z drugim człowiekiem, bo też się coraz bardziej boimy zranienia. No i pokolenie Y, które urodziło się jako pierwsze w tym kraju w czasach dobrobytu, nie nauczyło się tak naprawdę walczyć o relacje, bo ma wrażenie, że to, co budują ze swoimi followersami czy obserwatorami na Instagramie, to już właśnie jest relacja, to wystarczy. Nie trzeba wyjść na podwórko, zbić sobie kolana do krwi, żeby koledzy mnie szanowali, bo się nie rozpłakałem, tylko wystarczy wrzucić zdjęcie obiadu albo jakieś wycieczki. Wydaje mi się, że mam masę przyjaciół. Wspaniale mówisz, zgadzam się z Tobą. Czy również te kwestie poruszasz na swoich szkoleniach? Tak, ja staram się ludziom pokazywać taki szeroki kontekst i ja często mówię nawet taką frazę, że zapraszam na moje szkolenia troszkę jak do szwedzkiego stołu.
że ja pewnie wystawię tu przed Wami jakieś różne teorie, różne tematy, różne mechanizmy, ale też różne narzędzia do działania. Natomiast wybierz sobie proszę te, które dla Ciebie są lekkostrawne, które ładnie Ci wyglądają, a resztę odrzuć, tak jak to robimy w hotelu, kiedy jesteśmy na wycieczce All Inclusive. Nie wszystko przecież ładujemy na talerz, chociaż pewnie są i tacy turyści, nie powiemy z jakiego kraju. Mniejsza o to. W każdym razie staram się pokazywać różne perspektywy. Jedną z tych perspektyw jest to, że zapewne pęd człowieka do wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennym życiu, pęd człowieka do tego, żeby być uspołecznionym w tak zwanych social media, czy pęd człowieka do tego, żebyśmy wszystko technologizowali i upraszczali, może mieć też swoje pułapki. I oczywiście wiemy, że ma, ale nie każdy na co dzień sobie zdaje z tego sprawę, scrollując swojego Facebooka na swoim smartfonie. Ja staram się uświadamiać, chociaż no nie mam złudzeń. To bardzo rzadko będzie się zdarzało tak, że ktoś po moim szkoleniu kasuje Facebooka. Ale choćby na niego wchodził trochę rzadziej, to być może będzie to dla niego jakiś korzystny wpływ na jakość życia. Powiemy trochę więcej o tych pułapkach? No, te pułapki są przede wszystkim takie, że my coraz rzadziej widzimy się z człowiekiem fizycznie, no a jakby technologia dąży do tego, żeby coraz więcej zawodów posiadało algorytmy sztucznej inteligencji. W książce Nadchodzi osobliwość Kurzweila czytamy o tym, że za niedługo już człowiek przekroczy granice biologii. I myślę, że my tego dożyjemy. Coraz częściej mówi się tutaj o sztucznej inteligencji w wielu zawodach w kontekście roku 2030 czy 2040. Myślę, że przy dobrej diecie i ćwiczeniach jesteśmy w stanie też poobserwować, Łukasz, w naszym życiu. No i co to oznacza? Coraz więcej zawodów będzie zanikać. Za niedługo nie będzie już potrzebny sędzia piłkarski, bo coraz częściej okazuje się, że komputer lepiej widział, czy był spalony, czy nie. W siatkówce zresztą powtórki, które nazywamy challenge, są robione przez komputer i to komputer w takich newralgicznych momentach meczu decyduje, czy był out, czy była piłka w boisku. Coraz mniej będziemy potrzebowali nawet kucharzy, wyobraź sobie. Ja byłem niedawno w Tokio, spędziłem tam około miesiąc czasu i zobaczyłem duży billboard Robot Restaurant i pomyślałem sobie, pójdę do restauracji robotów, ciekaw jestem, co to jest, atrakcja. No i to, że rejestrowałem się na stolik na tablecie, to nie było dla mnie żadne zaskoczenie, bo to w Polsce też mamy. To, że przyjechał, słuchaj, wózek z tabletem, który operował między stolikami, żeby nikogo nie potrącić i tam na tablecie zamawiałem jedzenie, to też jeszcze nie był dla mnie jakiś wielki szok, chociaż tego w Polsce nie widziałem. Natomiast gotowały roboty. I to już dla mnie było takie trochę na zasadzie, wiesz... I jak smakowało? No, ja zjadłem tam carbonarę za $70 i miałem co chwilę takie wrażenie, że jak ten robot, na przykład mu wypadła tam śrubka z ręki do tego żarcia, to on nie będzie miał wyrzutów sumienia, a ja umrę. Także wiesz, to było dla mnie takie troszkę dziwne, taki miałem dysonans poznawczy. Z jednej strony, wiesz, zainteresowanie tym, jak szybko to idzie do przodu, jak wiele zawodów za chwilkę będzie zastępowalne przez roboty, a z drugiej strony taki strach, czy też robot za chwilę nie zastąpi mnie, wiesz? I też taki pomysł na to, czy pokolenie dzieciaków, które teraz są jeszcze takie no, beztrosko wychowywane, nie będzie musiało walczyć o jakąkolwiek pracę. Już nie mówię o pracę godną czy z pasją, ja dużo o pasji mówię, ale jakąkolwiek. I Elon Musk miał też taki ciekawy wywiad, że tu nawet nie chodzi o problem z kasą, Łukasz, bo prawdopodobnie rządy, które będą sterowały tą sztuczną inteligencją, przynajmniej na jakimś poziomie, będą miały na tyle dużo pieniędzy w sobie, już nie uniezależniając te pieniądze od L4, od zwolnień, od rotacji pracowników, że być może będzie coś takiego jak pensja podstawowa i każdy z nas, tak jak teraz jest 500+ dla rodziców, to być może każdy z nas dostanie, nie wiem, strzelam, 3000+ dla każdego po prostu dlatego, że jest dorosły co miesiąc. Problem jest inny. Problem jest taki, że ludzie, którzy przestaną chodzić do pracy, być może stracą sens życia. Zapewne mówisz to na swoich szkoleniach, wiem, że masz roadshow, 10 miast. Tak. Jak tylko będę, i troszkę o tym będę mówił. I jak tylko będę w kraju, bo to zapraszam. Na przykład grudnia i stycznia, to Cię odwiedzę. Powiedz coś więcej tak. O roadshow. No właśnie, roadshow to był dla mnie pomysł, żeby docierać do ludzi, tym bardziej z takiej mojej bardziej inicjatywy. Bo ja poczułem, że jakby barierą jest to, że ludzie muszą przyjeżdżać do mnie do Warszawy, a przecież to nie tylko warszawiaków interesują te tematy. I czasami miałem takie informacje, taki feedback od klientów, że a szkoda, że Pana nie ma w Rzeszowie, czy tam w Szczecinie, czy w Białymstoku, czy gdzieś w Legnicy, że dobrze by było. I pomyślałem, że może ja po prostu wsiądę w samochód czy w autobus razem z moimi pracownikami i przejedziemy się po tych miastach, gdzie na co dzień nie są organizowane jakieś inspiracyjne spotkania. I druga sprawa, że też miałem taką ideę, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić, więc uznałem, że dobrze by było, żeby bilety na to roadshow były w cenie takiej, powiedzmy, dobrej kolacji dla dwóch osób. I chciałem, żeby to było dostępne nie tylko dla tych osób, które mają swój biznes, które są znanymi sportowcami, żeby każdy, kto ma ochotę, mógł się zainspirować tą wiedzą
Mental Power. Czy możemy zostawić specjalny link dla moich widzów, żeby mogli wejść i zobaczyć? Byłbym bardzo wdzięczny. Moi drodzy, to zapraszamy. Link będzie pod tym odcinkiem. Klikajcie, czytajcie. A ja może też się pojawię, jeżeli już, to pewnie w Warszawie, zapraszam, bo mam najbliżej. I będę bardzo wdzięczny za ten link, bo jeśli możemy docierać, no tym razem, to ja będę przyjeżdżał do waszych miast, do miast moich słuchaczy, no to myślę, że byłoby świetnie się spotkać. Także dzięki. Na ile w dobie tego, że w dzisiejszych czasach każdy może być coachem i trenerem, potrzebne jest wykształcenie w tym kierunku? Tak, to jest, myślę, ciemna strona tej branży, że wiele osób skuszonych popularnością, skuszonych tym, że zarabia się niezłe pieniądze w tej branży, przychodzi do tej branży bez podstawowej intencji pomagania ludziom, a bardziej z takimi intencjami materialistycznymi, że zarobię sobie, będę znany, będę podróżował, będę miał takie zdjęcia jak, nie wiem, pani X czy pan Y, gdzieś tam, powiedzmy, z pięknego hotelu z 42 piętra. I kłopot jest taki, że w tej branży jest sporo teoretyków. Ja bym powiedział tak, że z jednej strony wykształcenie oczywiście dobrze by było, żeby człowiek miał, jeśli pracuje pomocowo z drugim człowiekiem, natomiast chyba dla mnie ważniejsze jest to, żeby miał przede wszystkim praktykę. Ja z wykształcenia studiowałem trzy kierunki. Jeden kierunek, który skończyłem, to pięcioletnie studia z pedagogiki, to były studia dzienne. Skończyłem też pięcioletnie studia z wychowania fizycznego i 3 lata studiowałem filozofię, ale nie ukończyłem. Mam jakby 2 tytuły magistra na papierze, ale jeszcze dodatkowo 3 lata studiowałem filozofię i skondensowałem to, bo to oczywiście równolegle, jednocześnie studiowałem. Także no, w pewnym sensie mogę powiedzieć, że 13 lat studiów zrobiłem. I wiesz, nie poczułem w sobie już takiej energii jako człowiek dojrzały, dorosły, już po studiach, który zaczął budować biznesy, żeby skończyć jeszcze 5-letnią psychologię. Bardzo bym chciał i to jest jedno z takich moich marzeń, ale no przyznam się, mam chyba w sobie już takiego trochę lenia, że jak wyobrażam sobie kolejne 5 lat jeżdżenie na jakieś regularne zajęcia, to chyba nie do końca znajduję w sobie siłę do tego, żeby się na to zgodzić. Tym bardziej, że mam bardzo dużo atrakcji w swoim życiu, które chcę realizować, jak podróże, wykłady, spotkania. Także ja nie mam wykształcenia psychologicznego, natomiast z drugiej strony myślę sobie, że ważniejsze jest to, iż wypowiadając się o biznesie, mogę udowodnić każdemu z łatwością, że mam duże, skalowalne, międzynarodowe biznesy, które zatrudniają kilkaset osób. Mówiąc o sporcie, mogę się pochwalić złotym medalem Mistrzostw Świata. Mówiąc o dobrym związku, mogę się pochwalić 12-letnim związkiem. Mówiąc o zdrowiu, mogę wyglądać w miarę zdrowo, nie jest może idealnie, ale wydaje mi się, że no też nie odstraszam jakby, nie wiem, no, jakimiś nawykami, które byłyby rażącą hipokryzją w stosunku do tego, co mówię. Więc czuję się praktykiem w tym, o czym opowiadam i myślę, że ta branża ma kłopot, bo praktyków w tej branży nie jest aż tak wiele. To jest takie moje zmartwienie. Nasunęła mi się taka myśl do głowy, czym różni się ja od Ciebie a propos sytuacji sprzed tygodnia lub dwóch, że Ty na niektóre eventy motywacyjne jesteś zapraszany, a ja się na nie wpraszam. Ale z taką klasą, że to nie, to było świetne. Piękna historia. Niektórzy mogli czytać, kiedy to nie przyjechał jeden z... Znaczy, kolega, którego mogliście poznać, Robert Gryn, na wykład... Wykład motywacyjny, ale ja go zastąpiłem. To było ciekawe. Ze Stan Nikowejszym na końcu, więc dziękuję. Kuba również tam był. My zresztą często się spotykamy na tych różnych eventach. Oprócz lotnisk, tak. Trening, jaki by nie był, ma doprowadzić do sukcesu. Tak. Czym dla Ciebie jest sukces? Sukces to dla mnie szczęście. To są dla mnie synonimy. I ja traktuję pieniądze, dobre relacje i podróże jako środek do celu, a nie cel sam w sobie. I na szczęście doszedłem do tego już dość dawno i nie powiem, żeby czasami mi tam woda sodowa do głowy nie odbijała, że chcę sobie kupić jakieś lepsze auto czy lepszy zegarek. Nie powiem, bo to by było kłamstwo. Jest tak, że te potrzeby materialne też do jakiegoś momentu mnie interesują, ale traktuję pieniądze jako narzędzie. I to narzędzie ma mi dać wolność. Wolność jest jednym z takich największych dla mnie imperatywów, no, takich osobistych, że czuję, że wolność jest dla mnie ważna i też bardzo koreluje z moim poziomem szczęścia. Więc wiedziałem, że jeśli tą wolnością mają być podróże liczne, ja bardzo często podróżuję, no to do tych podróży będę potrzebował pieniędzy i używam tych pieniędzy jako środek do celu. Natomiast jeśli dla kogoś pieniądze są celem samym w sobie i definiuje sukces jako posiadanie pieniędzy, to badania naukowe, choćby opisywane przez profesora Daniela Kahnemana w książce Łapki Myślenia, udowadniają, że wzrost poziomu pieniędzy nie koreluje ze wzrostem szczęścia od pewnego momentu. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo biedny i wzrosną mu przychody, to on będzie miał wzrost jakości życia do jakiegoś momentu. Ale Kahneman tam podaje badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa, że w Stanach Zjednoczonych do kwoty 60 tysięcy dolarów rocznie poziom szczęścia jest skorelowany ze wzrostem przychodów. Powyżej tej kwoty szczęście spada. Nawet jeśli pieniądze rosną wykładniczo,
poziom szczęścia spada. I oczywiście nie da się jeden na jeden tych liczb przełożyć na Polskę, bo 60 tysięcy dolarów dla wielu Polaków rocznie to by były bardzo duże pieniądze. Ale gdybyśmy to w jakiś sposób mogli tutaj zbadać, to mogłoby się okazać, że osoby, które powiedzmy dzisiaj zarabiają 1500 zł i jakoś tam sukcesywnie będą docierać do 10 tysięcy zł miesięcznie, będą potrafiły za te pieniądze zwiększyć swój poziom szczęścia. Ale może być duża pułapka, że powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie poziom szczęścia paradoksalnie spadnie. Poczekaj, ale czy to jest tak, że w takim razie według tej opinii, jeżeli ktoś nie odniósł sukcesu, to nie może być szczęśliwy? Nie. To jest tak, że statystyka, tak jak krzywa Gaussa, bierze pod uwagę głównie to, co się dzieje na środku rozkładu dzwonowego. Czyli pewnie są ekstremalnie bogate osoby, które są szczęśliwe, i pewnie są ekstremalnie bogate osoby, które są głęboko nieszczęśliwe. Większość pewnie mieści się gdzieś w tej krzywej Gaussa, że nie są ani bogaci super, ani szczęśliwi super. No i są te statystyki. No w statystykach bierzemy pod uwagę to, czego jest większość. Natomiast na tym statystykom nie należy zawsze ufać, bo gdyby nasz sąsiad tutaj z boku jadł, słuchaj, tam ryż z kapustą, a gdybym ja jadł samą kapustę, no to statystycznie jemy gołąbki, tak? Także to, no nie jest to najlepszy pomysł, żeby statystykę wszędzie wstawiać, ale myślę sobie, że daje to do myślenia, że duży poziom pieniędzy może się wiązać, nie musi, ale może się wiązać z dużym poziomem stresu, obciążenia i samotności. Mówiąc o pieniądzach, nie mogę nie wspomnieć tego, że często mówisz o wolności finansowej. Tak. Czym jest wolność finansowa? Pięknie, dziękuję Ci za to pytanie w tym momencie, bo dla mnie wolność finansowa nie jest bogactwem, to nie jest to samo. Wolność finansowa to jest dla mnie posiadanie na tyle dużo środków na koncie, jeszcze najlepiej z przychodów tak zwanych pasywnych, że te pieniądze w dużej mierze są bezobsługowe, że możesz prowadzić życie, które tobie sprawia frajdę i którym możesz się dzielić z innymi ludźmi z najbliższego kręgu, z otoczenia. Natomiast bogactwo bardziej wiąże się z tym, że często za duże pieniądze my jednak oddajemy czas. Dla mnie czas jest bardzo ważny. I coraz częściej dochodzę do wniosku, że jest dla mnie dużo cenniejszym zasobem niż pieniądze. Właśnie czas. Czy zatem milion można zarobić idąc pod prąd? Tak, można zarobić milion idąc pod prąd. Ja udowodniłem to na tak zwanych biznesach niszowych. Czyli robiąc takie rzeczy, które kiedy je zaczynałem, wydawały się bardzo poza mainstreamem, bardzo nawet dziwaczne, udawało mi się zarabiać często właśnie, z reguły to były 7-cyfrowe kwoty rocznie na picie, to tam widać to jakby na jednej kartce, więc to też jest takie motywujące, że na jednej kartce widać Twoje roczne starania w jakiejś tam kwocie. No i często to były takie branże, jak choćby animacja czasu wolnego w turystyce, gdzie jak zaczynałem to robić w Polsce, wiele osób, nawet takich świadomych na temat turystyki, pukało się w czoło i mówiło: panie, kto panu zapłaci za to, że pan z długiego balonu tam zrobisz pieska albo pomalujesz dzieciom tam, nie wiem, buzię na tygryska? Przecież rodzice chętnie się w hotelach bawią z dziećmi sami. No, okazało się, że jednak nie jest to aż takie proste. Rodzice na tych wakacjach często chcą jednak trochę inaczej wypocząć niż tylko bawić się non-stop z dziećmi. I chętnie podsyłają właśnie do takiej instytucji pod tytułem animator. I się okazało, że kiedy my te animacje wprowadzaliśmy mniej więcej 10 lat temu, to było to bardzo niszowe, ale szybko zrobiło to duże pieniądze i pamiętam, że pierwszy taki milion już dosłownie, nie metaforycznie, tylko dosłownie, pękł w momencie, kiedy nasze usługi zaczęła skupować UEFA, czyli największa organizacja piłkarska na świecie, i która zleciła nam współorganizację eventów, maskotek i animacji na Euro 2012. Wtedy te przychody już przeskoczyły ten szklany sufit 7 cyfr. Ty bardzo ciekawie mówiłeś na ostatnim evencie, w którym się spotkaliśmy, i to była rzecz wspólna z tym, jak ja staram się funkcjonować, a mianowicie, żeby szukać biznesów dopiero co rozwijających się sferach. Bardzo. Powiedz coś więcej na ten temat. Tak, na czym to polega? To mam taki tutaj jakby as w rękawie, nie wiem, czy to tak można nazwać, że poznałem się w swoim życiu z paroma tak zwanymi futurologami biznesowymi. Futurologia biznesowa, taka też niszowa bardzo dziedzina psychologii biznesu, albo w ogóle też takiego szerokiego myślenia, nawet filozoficznego, o człowieku i o tym, jaka jest przyszłość człowieka i czy w tym jakby wydaniu, w jakim jest teraz nasz gatunek, my przetrwamy tam kolejne, powiedzmy, 10 pokoleń, bo niektórzy twierdzą, że nie, że zmienimy się w cyborgi, o tym może kiedy indziej. Ale futurologia biznesowa sprawia, że już dzisiaj możemy badać pewne trendy i możemy domniemywać, jakie branże mają większe szanse powodzenia niż inne. I oczywiście myślenie o przyszłości nigdy nie da nam zero-jedynkowych odpowiedzi, bo może się zdarzyć tak zwany czarny łabędź opisany przez Nassima Taleba, gdzie wydarzy się coś, co będzie miało bardzo duży wpływ na nasze życie, a czego się nikt nie spodziewał. Ale jednak w wielu momentach możemy przewidzieć, jakie branże będą branżami przyszłości, a jakie nie.
I ja staram się być kimś w rodzaju takiego trochę wizjonera, stratega, że jeśli już mam kawałek swojego życia przeznaczyć na nowy biznes, nową niszę, nowy produkt, no to już za duże pieniądze i przy dużym dotarciu, okej? Okay? Czyli taką zasadą Pareto, no nie chciałbym teraz na przykład, nie wiem, skupiać się na biznesie, który robi kubki, bo pewnie byłoby to przydatne, ale nie wyobrażam sobie, żeby na tym zarobić tam, nie wiem, w pierwszych 2-3 miesiącach już jakieś milionowe kwoty, okej? Okay? Bo tych kubków pewnie, dostawców kubków w Warszawie jest pewnie sporo. Natomiast, żeby robić na przykład zawód trenera mentalnego, w świecie, który jeszcze nie za bardzo wie, co to jest, żeby robić animację czasu wolnego w kraju, który w ogóle o animatorach jeszcze nie słyszał, zna tylko instytucje Kaowca i Wodzireja, czy żeby inwestować w nieruchomości w Albanii, czego Polacy jeszcze nie robią, przynajmniej ja nie poznałem innego inwestora, oprócz mnie z Polaków, który by tam inwestował na dużą skalę, no to są takie rzeczy, które dają dużą szansę, że za chwilkę będzie z tego duża skala. No i właśnie, żeby zobrazować to, czytałem, mówiłeś też na wykładzie, powiedz więcej na temat inwestycji w Albanii. Dlaczego i jak? Są trzy powody. Po pierwsze, Albania nie jest jeszcze w Unii Europejskiej. I oczywiście, jeśli nie spełni się negatywny scenariusz, że Unia się rozpadnie, trzymam kciuki, żeby tak nie było, to jest duża szansa, że w końcu w tych ludziach wykiełkuje myśl, chcielibyśmy być też Europą. Tym bardziej, że często mówi się, że Albania to jest jakiś tam trzeci świat turystyki. Więc to, ci ludzie mają podobne aspiracje jak my, Łukasz. To nie jest tak, że oni są jakimś tam, nie wiem, sztucznym plemieniem wyobcowanym z całej mapy europejskiej, nie mają internetu, nie czytają prasy międzynarodowej i nie oglądają Realu Madryt. To są ludzie, którzy mają, słuchają podobnych piosenkarzy, ubierają się w podobne marki ciuchowe, i oglądają tych samych piłkarzy, więc oni będą mieli aspirację, żeby być Europą. I teraz uwaga, dzisiaj można kupić tam nieruchomość, Łukasz, za 20 tysięcy euro, w momencie, kiedy to będzie Unia Europejska, być może ta sama nieruchomość będzie warta 40 tysięcy euro. To pierwszy powód. Drugi powód, ja kupuję w takim albańskim Sopocie, pozwolę sobie tak nazwać, gdzie jeszcze nie ma lotniska w pobliżu. Więc wierzę, że jeśli kupuję tam na razie tanio nieruchomości, a w końcu tam powstanie lotnisko, a wiem, że powstanie, bo o tym się już mówi od paru lat w tym mieście, no to znowu ceny tych nieruchomości pójdą do góry. I po trzecie, wiem z pierwszej ręki, nawet nie wiem, czy powinienem to tutaj mówić tak oficjalnie, ale z pierwszej ręki pracując z biurami podróży, bo to są moi klienci w jednej z moich firm turystycznych, bardzo dużo pieniędzy wkłada się teraz w promocję Albanii. Pewnie słyszałeś jakąś reklamę Albanii jako nowego miejsca dla polskich turystów nieraz. No bo tak, Egipt się trochę wysypał, bo ludzie się boją i uchodźców, i też politycy sprawiają, że boimy się w ogóle ludzi o innym kolorze skóry. Turcja się wysypała, Tunezja się wysypała, no ale polski turysta chce gdzieś lecieć. I polskie biura podróży inwestują miliony w promocję Albanii. Prędzej czy później, podczepiając się pod ten trend i wiedząc, jakie tam liczby idą, bo rozmawiam często z właścicielami biur podróży albo prezesami, wiem, że ten kraj będzie przyciągał turystów. Co oznacza, że dzisiaj wydane 20 tysięcy euro może kiedyś zamieni się w 50 tysięcy euro. Porozmawiam o tym po... Polecam, bardzo polecam. Czy pracować powinniśmy tam, gdzie są pieniądze, czy tam, gdzie lubimy coś robić? Idealne rozwiązanie to tak zwane business and pleasure. Czyli dla mnie jest fajnie robić coś, co sprawia mi frajdę, gdzie czuję, że mam ochotę to robić nawet w sobotę wieczorem, nawet jeśli mnie nikt o to nie poprosi, a przy okazji generuje to godne przychody i jeszcze daje mi szansę, żeby gromadzić wokół siebie ludzi, którym trzeba zapłacić wynagrodzenie, którym trzeba dać jakieś biuro, którym trzeba dać samochody, trzeba dać narzędzia do tego, żeby pracowali z naszymi klientami i z którymi tworzę coś w rodzaju takiej społeczności, która ma frajdę z tego, co robimy. Bo wiesz, my w firmie JBB, gdzie robię te wystąpienia publiczne, inspiruję, motywuję ludzi, mamy frajdę z tego, że pomagamy innym ludziom. I nie boimy się też tego, żeby to dobrze zarabiało. Nie jest to dla nas kłopot. Mówimy dużo o biznesach, ale wspomnieliśmy przed chwilą o ludziach. Co według Ciebie dla ludzi jest najważniejsze w życiu? Czego pragną najbardziej? Bo dużo mówimy o pieniądzach. No tak, tak, tak. No to prawda, to prawda. Gdzieś tam ta nasza rozmowa trochę się tutaj skierowała. Znaczy, one są ważne, żeby było jasne. Tak, ja myślę, że jako narzędzie one są okej. Natomiast no gorzej, jak są celem samym w sobie. Nawet pytając o ludzi, mogę skierować to pytanie do Ciebie. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Okej, ja bym powiedział może najpierw ogólnie, a potem o sobie, okej? Nie pójdę na łatwiznę i nie powiem, że tam sukces, czy rodzina, czy związek, czy dzieci. Powiedziałbym tak. Moim zdaniem, z moich obserwacji, chociaż jest to czysto subiektywne, jest kryzys bliskich, prawdziwych, autentycznych relacji. I na swoich szkoleniach, u swoich studentów, u swoich słuchaczy widzę taką, Łukasz, tęsknotę, takie pragnienie, żeby mieć autentyczne relacje z drugim człowiekiem. Niekoniecznie w kontekście jakimś erotycznym, nie. Mówię, żeby można było być sobą,
przed najbliższym gronem przyjaciół. Żeby można było powiedzieć, co się naprawdę myśli, a nie udawać wiecznie profesjonalisty. Wiesz, chodzi mi o to, żebyśmy potrafili być sobą i znaleźli grono ludzi, którzy to akceptują, nawet jeśli nie zawsze jest to na rękę i nie po drodze z ich atrybucjami, przekonaniami, kalkami, filtrami itd. I myślę sobie, że ogólnie ludzie dzisiaj poszukują bliskich, intymnych relacji i autentyczności. To bym powiedział tak in general, ogólnie. Natomiast to, czego ja szukam, to coraz bardziej szukam wolności. I chociaż już tą wolność mam w dużym zakresie na tak zwanych swoich mini-emeryturach, to ciągle szukam rozwiązania i też nie ukrywam, szukam futurologii. Żeby wracając tu do Polski, nie występować na przykład 10 power speechów w ciągu tygodnia, bo to ostatnio jest u mnie norma. I szukam rozwiązania na to, żeby nadal dowozić jakby wartość, której potrzebuje rynek, ale niekoniecznie pracować już tam w skali 1 na 1. I tu mały science fiction już się zaczyna w naszej firmie, bo zaczynamy kombinować, jak zrobić wykład Jakuba bez Jakuba. Futurologia znowu. Komputer, robot. Tak, tak. I są różne opcje. Jedna opcja jest taka, że będziemy wchodzić w online. Robimy to. Druga opcja jest taka, że kupimy rzutnik, który robi hologram i chcemy go kupić. Trzecia opcja jest taka, że być może za jakiś czas będzie możliwe wyprodukowanie robota. Jeszcze nie teraz, więc mam świadomość, że ktoś może napisać w komentarzach, że facet odfrunął. Ale za jakiś czas może być możliwe, żeby ten robot zachowywał się jak ja i może nawet jakąś strukturę DNA z mojego mózgu można przeszczepić do sztucznej inteligencji. Kurzweil pisze o tym bardzo odważnie, że za chwilę cyborgi będą zagrożeniem dla rasy ludzkiej. Ale czy w pewnym sensie, Łukasz, my już nie jesteśmy cyborgami? Zobacz, my mamy drugi mózg, tyle tylko, że w kieszeni. I na razie to jest na zewnątrz naszej tkanki, ok? I to jest smartfon. Kiedyś, jak żeby dojechać do ciebie, to będąc tu wcześniej, bo byłem już u ciebie kiedyś na prywatnej rozmowie, no pamiętałbym, że trzeba skręcić tu, wejść tu i to jest ta klatka. A teraz co robię? Nawet jeśli pamiętam, włączam po prostu GPS. Albo kiedyś, żeby policzyć, ile jest, nie wiem, 50 zł plus VAT, to użyłbym mózgu. Teraz coraz więcej ludzi, nawet wykształconych, używa 50 zł plus VAT na kalkulatorze. I co się dzieje? W pewnym sensie wiele funkcji naszego biologicznego mózgu przejmuje mózg technologiczny, cyfrowy, smartfon. I teraz nie wiemy tego, czy za niedługo to nie będzie już wewnątrz tkanki naszego organizmu. Na razie jest w kieszeni. Teoretycznie możemy odstawić, chociaż obaj wiemy, że to wcale nie jest takie łatwe, żeby odstawić komputer czy smartfon. To też uzależnia przez dopaminę. Natomiast wracając do tematu, być może za niedługo będzie tak, że oprócz laserowej korekty wzroku, oprócz implantów zębów, oprócz rozrusznika i oprócz gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, no nie wiem, wszytego leku na to, żebyśmy nie pili więcej alkoholu, może się okazać, że nasze funkcje matematyczne będą wszywane do mózgu, a tutaj gdzieś będzie wszczepiany chip, który będzie służył jak paszport, za paszport. I będziemy przez bramkę przechodzić pik, pik i już nie będzie trzeba kontroli dokumentów. To ja tę wszywkę z matematyką poproszę. A, to by było niezłe, prawda? To dla mnie. No i kto wie, Łukasz, czy to nie jest melodia jednego, dwóch, trzech pokoleń. Teraz to idzie na tyle szybko, że nie można powiedzieć z całą pewnością, że to się nie wydarzy, iż cyborgi nie będą za chwilkę funkcjonowały na ulicy. Nie można tego powiedzieć z całą pewnością. A ty co chciałbyś sobie wszyć? Ja bym chciał sobie wszyć więcej czasu. Czyli gdyby był taki chip, który daje mi dodatkową niedzielę albo jeszcze powiedzmy 8 godzin dziennie gratis, każdą cenę zapłacę. No to jakie są twoje najważniejsze rady, by żyć na maksa? Bo wydaje mi się, że ty tak żyjesz. Ja żyję, tak, w dużej mierze ja żyję, powiedziałbym tak, w takim bardzo urozmaiconym, zmiennym środowisku, aczkolwiek wiem, że taki tryb życia, który ja prowadzę, mógłby też niektórych zabić albo przynajmniej sfrustrować czy wypalić, bo u mnie jest, powiem jaki jest u mnie kłopot, jakie jest wyzwanie z mini-emeryturami. Na pierwszy rzut oka ludzie, którzy dowiadują się po raz pierwszy z mojej książki albo z jakiegoś mojego wykładu, że ja robię sobie 20 urlopów rocznie, na pierwszy rzut oka wygląda to na mega sielankę. Ludzie sobie myślą, jak to? To on dwa razy miesięcznie statystycznie jedzie do jakiegoś kraju i to faktycznie w celu urlopowania? Niesamowite. Tylko wiesz, jakie jest wyzwanie? Że przy tej skali działania, którą my mamy, 6 firm, kilkaset zatrudnionych ludzi, dość duża rozpoznawalność w niektórych branżach, nie we wszystkich, ale w niektórych. Kiedy ja już ląduję w Polsce, przyjeżdża po mnie Aneta, moja asystentka od logistyki, wręcza mi tak zwaną tygodniówkę, to wszystkie spotkania, wywiady, wykłady, jakieś tam odczyty, praca ze studentami, jakieś rady nadzorcze kumulują się na przykład w ciągu jednego tygodnia między jednym wylotem a drugim. I bywa tak, że jak ja patrzę na tą tygodniówkę, to sobie myślę, Matko Boska, no to są 4 etaty w trakcie powiedzmy tego tygodnia, kiedy jestem w Polsce. I zobacz, z jednej strony mam dużo urlopów, ale z drugiej strony powoduje to, że kiedy tu jestem w Polsce, mam prawdziwy, przepraszam za wyrażenie, wpierdziel. Kubuś, to trzeba zwolnić po prostu. Trzeba zwolnić, tak. I to jest teraz mój pomysł na 2000,
19 rok, że pewien cykl się domyka, pewne rzeczy zrobiłem, pewne rzeczy dałem ludziom, które chciałem dać i myślę sobie, że teraz jest czas na napisanie najlepszej swojej książki w zaciszu, w jakiejś chatce, w górach, pewnie poza Polską, mam już nawet jakieś tam pierwsze pomysły i wycofanie się z takiego życia publicznego, które prowadzę teraz. Są ludzie, którzy nas zapewne oglądają i myślą, że chcieliby się wyrwać ze swojej szarości, ze swojej codzienności. Od czego zacząć? Jak odzyskać poczucie swojej sprawczości? Wypisałbym sobie listę wartości, które nie w deklaratywny, ale w taki bardzo emocjonalny sposób nas poruszają. Czyli zadałbym sobie pytanie, co dla takiego człowieka jest w życiu najważniejszą wartością? Konkretnie chodzi mi o wartość. Czy jest to bardziej rodzina? Czy jest to bardziej szczęście? Czy jest to bardziej, nie wiem, może praca? Dla niektórych być może praca będzie najważniejszą wartością. Czy to są podróże? Czy to jest wolność? Czy to jest dobrobyt? Trudno mi powiedzieć. I teraz w momencie, kiedy już my mamy te wartości, to wydaje mi się, że one są czymś w rodzaju takiego trochę GPS-a. Już dzisiaj użyłem tej nazwy. Wartości to taki zdrowy GPS dla mnie, że jeśli będziemy mieli drogę w jedną stronę i ona będzie kusząca, i w drugą stronę i ona równolegle będzie kusząca, warto zerknąć na kartkę, jakie są moje wartości. Ja z reguły wybieram tą z dróg, która daje mi wolność, która daje mi spełnienie, która daje mi satysfakcję i daje mi autentyczne relacje. Ale to mnie dotyczy. Nie wiem, jak jest po stronie osoby, która tego dzisiaj słucha, która ogląda nasz wywiad. Zacząłbym od tego, jakie są Twoje wartości i to będzie wskaźnik do tego, jak żyć pełną pasją. Kuba, no muszę zapytać w takim razie, jakie są Twoje wartości? Moje wartości to wolność. To jest taka, czyli myślę, to, że na początku. Tak. Rdzenną wartością jest u mnie wolność. Ja prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, to powiem z taką dużą stanowczością, nie nadawałbym się na etat. Pracować u kogoś. A nie dlatego, że wiesz, no nie mógłbym się od kogoś uczyć czy mieć szefa, ale bardziej dlatego, że wszelkie ramy, które życie mi narzucało, powodowały we mnie taką frustrację i taką, wiesz, motywację do tego, żeby te ramy odsunąć od siebie. I dużo dzięki temu też pewnie odniosłem no, tak zwanych sukcesów, że potrafiłem sobie nonkonformistycznie wyznaczać swoje ścieżki, a nie podążałem za tłumem. Przykleił mi się też do głowy taki cytat z Herberta, on jest dość kontrowersyjny, ale myślę, że jest cenny. Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmieci. Mhm. Jest kontrowersyjny, może kogoś nawet urazić, ale myślę sobie, że odrobina nonkonformizmu, szczególnie w tych sferach życia, na których nam bardzo zależy, myślę, że nie jest złym pomysłem, szczególnie na dziś, kiedy tak bardzo chcemy, żyjemy w takim kulcie ja, kiedy bardzo chcemy być sobą, a nie każdy paradoksalnie wie, co to nawet oznacza. Nieczęsto mówisz o swoich rodzicach, a mnie ciekawią wartości, które ci przedstawili, tak cię nauczyli. Tak. No, z tym wychowaniem i z tymi rodzicami to bywa znowu bardzo różnie. I też ekwifinalnie można dochodzić do swojej wartości jedną drogą, która brzmi skopiuję to, co mieli rodzice, a można też ekwifinalnie znaleźć się na szczycie swoich wartości drogą kontry. Czyli odnajdywania tego, czego rodzice nie robili, a czego nam może w życiu zabrakło. I ja tutaj absolutnie, no, nie pastwiąc się nad rodzicami, którzy być może będą oglądali nasz wywiad, miałem wiele takich wartości, które były bliskie moim rodzicom, a które nie do końca spotykają się z tym, czego ja od życia oczekuję, czego pragnę. I tak jak byłem pierwszym jakimś zawodowym sportowcem w swojej rodzinie, potem byłem pierwszym przedsiębiorcą w swojej rodzinie i też byłem później pierwszym wykładowcą akademickim w swojej rodzinie, więc pewnie to były takie wybory nieprzypadkowe, żeby odnaleźć swoją własną ścieżkę w trochę innym klimacie niż było to obecne w moim domu, który, nie ukrywam, nie był dla mnie też łatwy. A propos tego jeszcze zapytam, ale bardzo mnie ciekawi, jak to się dzieje, bo u mnie też jest podobna sytuacja. Nie ma nikogo, kto jest mówcą motywacyjnym, nie mam nikogo w showbiznesie, kogoś, kto prowadzi program. A jednak zdecydowałem się to robić i idę zupełnie inną ścieżką niż każda osoba w mojej rodzinie. Tak. Jak to się dzieje? Czy to właśnie ta olbrzymia chęć wolności doprowadziła do tego, że poszedłeś tą ścieżką? Tak. Jak to zakiełkowało? To chyba zakiełkowało już w szkole, gdzie ja czułem, że nie wszystko to, czego próbuje się mnie nauczyć, mi służy i byłem takim trochę buntowniczym uczniem. Zresztą mówiłem trochę o tym, że studiowałem filozofię, nie wspomniałem tylko, że z tej filozofii mnie wyrzucono, więc wspomnę teraz przy tym kolejnym jakby wątku. Często było tak, że, podam to na przykładzie tych studiów z filozofii, często było tak, że tam wykładano nie filozofię, tylko historię filozofii. I ktoś nam tłumaczył, wiesz, sambony, tak, z tytułem doktora czy doktora habilitowanego, co myślał tam Platon. No akurat Platona to bardzo lubię, ale były takie jakieś nurty, na przykład Nietzsche,
gdzie poznawaliśmy to i nie do końca czułem, że wartością jest dla mnie poznawanie dat, miast, w których urodzili się jacyś znani filozofowie i ich otoczenia. Wartością by było dla mnie podyskutować, na czym polega życie, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. To było zawsze dla mnie ciekawe. No i przez te dyskusje irytowałem wielu wykładowców, ale to już pewnie był taki, wiesz, taki przebiśnik tego, że potrzebuję jakby trochę po swojemu jednak mieć miejsca. No i zrobiłeś sobie to miejsce. I zrobiłem sobie to miejsce, tak. I chciałbym wierzyć, że to jest wybór związany z tą wartością rdzenną, z wolnością. Mój genotyp jest tak skonstruowany, że ta wolność gdzieś tam wypływa i chcę się jej chwycić. Dałem sobie też prawo do takiego odważnego życia, że będę ryzykował dla tej wolności. Więcej niż zazwyczaj ludzie to robią. Warto? Bardzo warto. Był taki okres w twoim życiu, gdzie, jakby to powiedzieć, było ci gorzej finansowo. Tak. Jak sobie wtedy radziłeś? Jakie lekcje z tego okresu wyniosłeś? I to też było super. To też było super, bo jakby myślę sobie, że zarabianie dobrych pieniędzy na swojej pasji i swoich pomysłach to jest świetna jakby, wiesz, kontra do tego, że zna się też biedę. I wydaje mi się, że bardziej człowiek doceni swoje dokonania i bardziej postawi taką pewność siebie jako cecha, a nie tylko jako stan, kiedy wie też, jaka jest kontra, co jest po drugiej stronie lustra. No, u mnie było tak, że znowu podkreślam, to były takie czasy, że do nikogo nie mogę tu mieć pretensji. Natomiast to były czasy, gdzie no, nie przelewało się i były takie okresy, kiedy nawet takie podstawowe potrzeby tam z piramidy Maslowa były gdzieś tam, powiedzmy, no nie wiem, w zagrożeniu. Natomiast to mnie nauczyło czegoś takiego, że po pierwsze właśnie polegaj na sobie, po drugie znajdź sposób, żeby sobie poradzić i po trzecie nie narzekaj, bo narzekanie to wydatek energetyczny. I w pewnym sensie ja się cieszę, że poznałem życie biedne, bo teraz wiem, czego bym w życiu już więcej nie chciał. I wydaje mi się, że teraz już na tyle zbudowałem swoją wolność finansową w postaci zakupu różnych nieruchomości, że nawet gdyby wszystkie moje firmy padły, a są z różnych branż, więc jest mała szansa, ale nawet gdyby wszystkie firmy padły, to ja po prostu co 3 lata będę sprzedawał jedno mieszkanie i do końca życia pewnie sobie poradzę dalej z emeryturami. Mówcy lubią mówić o sukcesach, no tak. Ale wiem, że miałeś kiedyś lęk przed porażkami. Ja tak. O te porażki chciałem zapytać. Tak, tak, tak. Co było twoją największą porażką w życiu, jak sądzisz? Tak, tych porażek było wiele tak naprawdę. Faktycznie ostatnio miałem taką refleksję, że warto by było tymi porażkami dzielić się częściej na social media, bo nie chciałbym zrobić ludziom krzywdy, którzy obserwują być może nawet na co dzień moje wpisy i myślą sobie, że z nimi coś jest nie tak. No bo tutaj bączek na Zanzibarze, tutaj bączek na Teneryfie, tutaj bączek na Karaibach i kogoś może no, szlak trafiać, że jak to jest, ten człowiek właściwie nie ma żadnych problemów. Ale to nie jest tak. Ja mam jakby swoje porażki, mam swoje kłopoty do dziś, ale wiele takich z przeszłości gdzieś tam udało mi się po drodze podomykać. Jednym z takich, myślę, najmocniejszych tematów w moim życiu było to, że ja skopiowałem trochę taki motyw, taki nawyk mentalny, że kiedy dzieje się coś nie po mojej myśli, to można uciec w alkohol. Siłą rzeczy zapisało mi się w głowie, że jest coś źle, no to jest opcja. Można się napić i przez chwilę jest lepiej. Tryska dopamina do krwiobiegu, człowiekowi jest miło. W dodatku jeszcze w tamtym okresie silna potrzeba afiliacji, czyli przynależności do grupy powodowała, że ja chciałem też zaimponować starszym kolegom z siatkówki. Z reguły byłem najmłodszy w swojej drużynie, bo szybciej się rozwijałem niż moi rówieśnicy. Więc im na przykład to imponowało, że młody, czasami miałem taką ksywkę, potrafi wypić na przykład więcej piwa niż oni. I to były takie czasy, gdzie dla mnie to, wiesz, było ważne, żeby w jakiś sposób im zaimponować. Nie mogłem jeszcze wtedy tak bardzo na boisku, bo oni mieli o 2 lata więcej tkanki mięśniowej i o 2 lata więcej doświadczenia w przyjęciu zagrywki. Natomiast mogłem im zaimponować to, że jeśli tam były, powiedzmy, jakieś po zgrupowaniu zabawy, to na Kubę można było liczyć. I dużą porażką było dla mnie to, że ja przez długi okres się nie zorientowałem, że to mnie gdzieś zasysa, że to mnie wciąga. To traktuję jako porażkę. No. Natomiast no, jest happy end, bo przyszedł taki moment w okresie, kiedy już byłem przedsiębiorcą i to już przedsiębiorcą z sukcesem. To był 2012 rok, już po Euro 2012, gdzie zrobiliśmy super projekt i w październiku, dokładnie to było 12 października 2012 roku, pamiętam datę, pojechałem sobie w góry, pojechałem sobie przemyśleć pewne rzeczy, czułem się już odrobinę wypalony, bo tam pracowaliśmy jak szaleni i pomyślałem sobie, jaka jedna zmiana w moim życiu mogłaby spowodować, że będę miał więcej energii. Wtedy mi tej energii brakowało. I wpadło mi do głowy, może przestanę pić. A śmieszne jest to, że myślałem o tym, siedząc na łóżku,
A obok na szafce nocnej leżała flaszka whisky. I przy tej flaszce whisky, a w takiej, wiesz, drobnej medytacji pomyślałem sobie, jaka jedna rzecz sprawi, że ja będę miał więcej energii. I na początku myślałem, że to chodzi głównie o energię, bo rzuciłem alkohol, wtedy od tamtego czasu nie wypiłem ani grama alkoholu. Natomiast tak naprawdę energia to jest pikuś. To, co ja dostałem, pozbywając się alkoholu ze swojego życia, to jest, myślę, na osobną książkę. To są naprawdę genialne rzeczy i genialne odkrycia. Energia przy okazji. Mówiąc o książce, w jednej z nich wspomniałeś o ego. Czym jest ego? Ego, pułapka ego. No, to jest dla mnie jakaś forma świadomości, która jest przekonana o swojej obiektywności, ma taką iluzję obiektywizmu. Czyli ego to jest taka część naszej psychiki, która mówi sobie, że ja mam rację, inni ludzie się mylą. Podam przykład. Jeśli jedziemy autostradą 120 km na godzinę i ktoś wyprzedza nas bardzo szybko, jadąc powiedzmy 180 km na godzinę, my powiemy, patrz, jaki dawca organów, jaki idiota jedź. A jeśli ktoś jedzie 60, jeszcze nie daj Boże lewym pasem w ciężarówce, powiemy, patrz, jaki ślimaczek, niech on zjedzie na prawo. I teraz zobacz, pułapka polega na tym, że nam się wydaje, że prędkość, którą my prowadzimy, to jest ta właściwa. Tyle tylko, że my być może dla tego drugiego kierowcy byliśmy ślimaczkiem, a dla tego trzeciego kierowcy to my byliśmy dawcą organów. I teraz, wiesz, na drodze to jest jeszcze pół biedy, okej? Natomiast jeśli ktoś w życiu tak ma, że ja wiem lepiej, ja wiem na pewno, inni się mylą, no to choćby patrząc na świat współczesnej polskiej polityki, może by sobie powiedzieć, że ego jest pułapką. Ego jest taką pułapką, że zamyka ci umysł, zamyka ci oczy na różnorodność, która jest nieunikniona. Mamy jakiś sposób na to, jak przepracować relacje ze swoim ego? Ja na pewno zachęcam do medytacji, na pewno zachęcam do analizy swojej samoświadomości i robię to często ze studentami. I na pewno zachęcam do tego, żeby jednak w różnorodności odnaleźć zasób, a nie problem. I ta różnorodność paradoksalnie może być doskonałym treningiem naszego mózgu. Ciekawie też rozmawiałem na ten temat z Rafałem Ome, gdzie on zajmuje się w książce Emo Sapiens emocjami i pisze, że każda wycieczka za granicę to w pewnym sensie taka mentalna krzyżówka, którą wykonujemy, mentalny trening. Każdy nowy smak, każdy nowy zapach, każdy nowy język, każde nowe spotkanie sprawia, że my gimnastykujemy swój umysł. Oczywiście metaforycznie, no to nie jest tak, że tam jakaś siłownia się odbywa pod czaszką, ale metaforycznie jest to coś takiego jak trenowanie na crossficie naszych mięśni, naszego krwioobiegu, układu krążenia może bardziej, czy naszych płuc. I ja staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się mieć tak zwany open mind, otwarty umysł. I nawet taki cytat, który lubię, że umysł jest jak spadochron, działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty. Natomiast kłopot, który widzę często w mediach, kłopot, który widzę u ludzi, którzy mają takie bardzo radykalne poglądy i nie chcą dyskutować, oni chcą atakować, oni nie chcą dyskutować, jest taki, że oni właśnie ten umysł mają spolaryzowany na swoją opinię. I to jest dla mnie ego. Może ja tego nie opiszę, wiesz, tak jak filozofowie, czy tak jak psycholodzy, ale dla mnie ego jest to, że ja mam swój tunel i jestem przekonany, że to jest jedyna dobra droga i będę obrażał innych, bo mają inny tunel, inne myślenie. My mamy ten olbrzymi komfort i chyba mogę powiedzieć to szczęście, że pracując w zawodach, w których pracujemy, tak, mamy dostęp do cudownej wiedzy, do cudownych ludzi i do tego, że tak, sami chcemy się kształcić, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. Brawo. Czy jest coś takiego, na czym ty jeszcze chciałbyś popracować, jeżeli mówimy o twoim charakterze? Ja chciałbym pogłębić u siebie umiejętność nic nie robienia. Tak, chciałbym pogłębić u siebie umiejętność nic nie robienia. Jest coś takiego, Łukasz, we mnie, że ja lubię pracować. Pewnie, gdyby zanalizował mnie jakiś psychoanalityk, mógłby mi przykleić szufladkę pracoholik. I myślę, że miałoby to dużo sensu, być może nawet bym się pod tym podpisał, że coś tu jest na rzeczy. Mam tendencję do pracoholizmu, to o sobie wiem, wiedzą to moi bliscy, często mnie na to uczulają, żebym nie przedobrzył. Ale wiesz co, często jest tak, że ja w pracy odnajduję frajdę. Tak jak ktoś potrafi, nie wiem, grać w karty i to lubi, no może to nie jest najlepszy przykład, ale ktoś na przykład lubi stawiać pasjansa i to lubi, ktoś lubi gdzieś tam na drutach zrobić szalik wnusiowi i to lubi, ktoś lubi zbierać kasztany i to lubi. Ja lubię pracować. Dla mnie, oczywiście w tych branżach, które sam sobie wybrałem, jest frajdą, kiedy robię jakiś projekt, ten projekt wychodzi, daje wartość ludziom, mogę wypłacić dobre wynagrodzenia swoim pracownikom, idziemy do przodu i widzę, że to wnosi wartość w społeczeństwo. To jest dla mnie wielka frajda. Ale mam kłopot i mam wyzwanie, żeby nic nie robić. I nawet na tych swoich częstych podróżach miewam czasami takie, wiesz, insighty, taki moment, aha, że przechadzam się w jakimś przepięknym miejscu i myślę o kolejnym projekcie.
chciałbym tego trochę w swoim życiu mniej. Stąd też w ogóle zaczęła się droga medytacji w moim życiu, że w medytacji i w mindfulness próbuję odnaleźć momenty ciszy w mojej głowie, a to nie jest typowy wzorzec dla mojej osobowości. Cisza według mnie jest najważniejsza w tym, aby odczuć szczęście. Temat mi bardzo bliski i medytuję również. To, że Kuba jest pracoholikiem, to wiemy, przekonamy się z końcem grudnia i początkiem stycznia, bo ja zastanawiam się nawet, czy on w Sylwestra pracuje. Nie, święta ledwo nie, ale to właśnie wtedy odbędzie się 10 Twoich eventów, roadshow. Marzenia się spełnia. Spełnia. Jakie spełnia to miasta? Na pewno Warszawa, Katowice, Trójmiasto. Tak. Trójmiasto, ale mamy jeszcze, nie wiem, czy tak z pamięci powiem, mamy Łódź, mamy Szczecin po raz pierwszy mamy Białystok, mamy jeszcze oczywiście Warszawę, Katowice, Wrocław, Kraków. Co my tam jeszcze mamy? W sumie 10 miast. Poznań, tak. I to jest w sumie 10 miast. Moi drodzy, to my zapraszamy. Bardzo zapraszamy. To tak fajnie, ponieważ na przełomie roku, kiedy są postanowienia... Dokładnie taki był cel. A, widzisz, będziesz mógł je podtrzymać, nauczyć. Tak. I mam świetny feedback z zeszłego roku, bo roadshow robimy po raz drugi. Mam świetny feedback, pytaliśmy o to naszych klientów, naszych słuchaczy, czy Wasze postanowienia noworoczne na 2018 rok, który już nam ucieka, już się kończy, były inaczej realizowane niż wcześniejsze i masa ludzi nam napisała, ten event zmienił moje podejście do nawykowych działań. I jeśli by tak miało być, że ktoś przyjdzie i w cenie kolacji dla dwojga osób więcej postanowień noworocznych spełni, będę miał mega frajdę i satysfakcję, że tak się wydarzyło. Kochani, umieszczamy specjalny link pod tym wywiadem. Klikacie, czytacie więcej i zapisujecie się, jeżeli chcecie zobaczyć Kubę na żywo. Tak. To było cudownie Ciebie tu spotkać. Bardzo dziękuję. Szybko ten czas zleciał, więc było przemiło. Było magicznie. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego.